Hejka, witam was... Co to w ogóle śmieszne jakieś takie... Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Simon i nagrywamy to w niedzielę i przygotowałem dla Szymona rozrywkę na weekend, słuchajcie. Tak, żeby nie siedział. Mało do roboty. Bo on ma mało do roboty, także stwierdziłem, że znajdę mu super rozrywkę. Na YouTubie ktoś udostępnia odcinki z pewnego programu, to był chyba z Polsatu, którego prowadzi w ogóle Heizer, ale nie ten... zjebany. Nazywa się Moment Prawdy. Ja obejrzałem chyba z 10 odcinków i jestem mega enjoy. Ten program jest very spicy, very... A Simon, wiecie, he's a Christian girl. He's a Christian girl. On jakby usłyszał jedno z tych pytań, on był jak... I'm down, I go home. I my dzisiaj będziemy odpowiadać razem z tymi uczestnikami na pytania i będziemy komentować co? Ten program. Co? Nie pisałeś na to? Tak, byłeś w nocy podłączony do Wykrywacza Prawdy. Nawet nie wie kiedy. Ten program jest super, słuchajcie, wykrywanie prawdy itp. itd. Okej, ale zanim zaczniemy, koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz pod tym filmem. No i zajrzyjcie na nasze Instagramy, ponieważ we are fucking cool. Right? Right. Okej, a więc zaczniemy od intro. Jestem very enjoy, jeśli chodzi o intro. Szymon, jeśli będziesz miał ochotę zatrzymać, zostawić komentarz, zatrzymuj. Dobrze. I komentuj. To jest ten. Okej, let's sort it. Oglądany w ponad 50 krajach świata. W ogóle zacznijmy od tego, bo to jest rok 2010, 12. Spójrz na stylówki tych ludzi. Mm-hmm, przed chwilą była... fryzura. Tutaj są długie włosy z tyłu. A przed chwilą była babeczka z kolczykiem w brwi. Mm-hmm. I'm not judging her, but that was a choice. Wzbudzający skrajne emocje. Zmieniający ludzkie życie. Moment. Ono było jak... O, jest ten. O, moja ulubienica, actually. Prawdy. Ten odcinek, który oglądamy, to jest odcinek, który ja już oglądałem wcześniej, ale muszę go obejrzeć jeszcze raz. Chcę porozmawiać o tym krześle, które tam jest. I want this chair. It's so cool. Tak, dodatek nowoczesne życie. Bo to była chyba era, kiedy wyszło do Sims 3. Te fryzury właśnie są... W ogóle, ludzie w tych programach, ja zauważyłem, oni byli ubierani jak takie losowe Simy z miasta. Takie generujące się. Dobrze, nie miały twarzy jak ten. Jak mówiła ta youtuberka Marta, budynie. Że wszyscy mieli tą całą twarz. Szymon, czy jesteś gotowy spojrzeć prawdzie w oczy? Zobaczymy. I'm not ready, I'm not ready. Oglądając moment prawdy. Jaki kadr? Ten kadr? Iconic! Tak się robiło kiedyś telewizję. A więc witamy pierwszą uczestniczkę. W sumie dzisiaj pewnie omówimy tylko jedną, w sensie obejrzymy jedną. Jak w ogóle seria wam się spodobała, to obejrzymy jeszcze jakieś inne TV shows może razem. Jak co, to piszcie, jak się fajnie przyjmie odcinek, co obejrzeć, żeby to było śmieszne i hilarious. Pomówmy o jej stylizacji. Grzywka, ale koszula, ta koszula też jest taka w Simsach, z dodatku nie z tego świata. Chociaż ja nie wiem, czy ta koszula nie była nawet w podstawce trójki. Nie. Ta na samym dole co była. No, taka, ona nie była czarna. Podjęłaś decyzję o udziale w programie, potem... Pewnie program oglądałeś. Nie no, w sumie to miałam bekę, stwierdziłam. A, wyślę tego SMS-a. Poznajmy się, dzień dobry. Mama. Mama, fajnie, fajnie. Love it, that haircut. Ojejku, kolejny sim. Nazywam się Piotr, jestem bratem Justyny. Piotr. Młodszy brat. Młodszy brat. Młodszy. Mam imię Paweł, jestem kuzynem dla Justyny. Kuzynem. Zobaczymy. Czy kuzynem? Dobra, słuchajcie, zaczynamy pierwszy etap, pierwsze pytanie pierwszego etapu. W pierwszym etapie jest chyba 6 pytań, nie wiem. I w ogóle Justyna też jest super osobą, ponieważ nie wiem, czy nadal to robi, ale pracuje z dziećmi z autyzmem i she's a good person, ale zobaczymy, czy jest taką 100% good person. Zaraz się okaże, czy prawda. Czy w głębi duszy czujesz się księżniczką, którą los źle potraktował? Tak. Ja w 100%. Ja uważam, że jestem księżniczką swojego losu. Ja nie uważam. Jest profesjonalny. Okej, what's the answer? Tak. Czy tak? Jednak się powinna urodzić na zamku. Ta odpowiedź to... prawda. Prawda. Ona uważa się za księżniczkę. Gdzie twój książę? Książę? W piździe. Może nie istnieje tak naprawdę ten książę, skoro go nie ma. Istnieje tylko w romantyczkach. To księżniczka na wieżę została. No. Warkocza nie spuściła, tylko on się Czy to prawda, że od dnia swojego ślubu nie lubisz widoku sukien ślubnych i wesel? Tak. Ojejku. Dziedziruska. Jak inni mogą być szczęśliwi? Być szczęśliwi, jak ona nie jest. She's that bitch. Kocham ten balejarz. Wyszło szydło z worka. O, chciałem powiedzieć, on... Pytanie trzecie. Zawsze dokonujesz złego wyboru partnera. To nie jest jakieś mocne pytanie.
no, na początku? Tak. A jesteś naiwna. Skądś mi się ona kojarzy? Prawda. Woo! Girl, ja jestem in the same club, co ona. The same club. Wymarzony partner. No, na razie te pytania. Oczekuję takiego minimum. Oczekuję... Ja! Mi wystarczy, żeby druga osoba żyła i potrafiła samodzielnie oddychać. Ja nic więcej nie potrzebuję. A ona? Szczerość! Może niech jeszcze powie poczucie humoru? Może jeszcze niech powie odpowiedzialność? Ja mniej wymagam niż ona, także please contact me. Poczucie bezpieczeństwa. O Jezu, o Jezu. Sobie ochroniarza wynajmij. Ona musi być strong woman. Czy chciałabyś kochać się z latynosem w samochodzie o zaciemnionych szybach? A to ale... widziałem na TikToku faktycznie z tego wyszedł, dobra. Ale po co ty, po co ten samochód? Ja bym zatrzymał latynosa? Koniec. Po co przyciemniane szyby, po co samochód? To musi być niewygodne. Może być. Ale się już skrępowała! Ojejku, ojejku! Panie Zygmuncie, gdzie są pytania o ulubioną potrawę? Tak. She's nasty. Ta odpowiedź to... prawda. Ta odpowiedź to... prawda. No to jak to jest z tym latynosem? A jak się zainteresował? Podepnijcie Zygmunta do tego wykrywacza. Się zaraz okaże. On też by nie chciał z latynosem. Ona jest jak ja też jestem wrażliwy na piękno. Dlatego zawsze jak widzę się w lustrze, to płaczę. Z rozpaczy. Czy kiedykolwiek twoja matka odpisywała w twoim imieniu na SMS-y? Mamo. No ja wiem. W sensie, że... Ona zanim ona prosiła mamę, tak, żeby to zrobiła, tak? No w sensie, no ona by nie odpowiedziała prawdę czy fałsz, gdyby o tym nie wiedziała. To nie jest nic takiego. No ale odpisywała kiedyś za ciebie mama? Wzięła tak twój telefon i dyktowałeś co odpisać? Nie wiem, nie pamiętam, chyba nie, ale, nigdy w życiu. Ale w sumie no jakbym... Moja w życiu nigdy nie miała dostępu do mojego telefonu. Bym powiedział, a Jezu, mam ręce brudne, weź mój telefon i odpisz Anży coś tam. Boże, możliwe, ja, że tak było. Ja bym w życiu nie dał mojej mamie telefonu. Ja tam mam za dużo tajemnic, słuchajcie. Za dużo moich zdjęć 18+. Plus. Pomogła. Pomogłam, tak pomogłam. Było, tak wspominasz? No, jak wspominasz to, kochana? A, Beka! Może ten, żeby nie było, że mama odpisała za nią na Tinderze. A mogę zapytać, od kogo były SMS-y? No, od pierwszego chłopaka. Mamo, nie umiem go uwieść. Uważasz, weź odpisz. A ty? Jestem sprośną świnką, która czeka na ciebie w chlebaku. Czy czułaś się podle, czytając SMS-y swojego partnera? Michał, nie słuchaj. Nie. Dla mnie żaden jest, szok. Ja bym się czuł bardzo podle. Czułbyś się podle, jakbyś wziął telefon kogoś? Ja nie czytam twojej drugiej połówki. Ja tylko czasami tobie zajrzę przypadkowo. Czasami, ale to jest takie śmieszne. Czasami ale ja na przykład, ja jestem taki, nie wiem, wejdę na... Ktoś mi zostawi zalogowane coś na komputerze albo ten, to ja zamykam oczy i wylogowuję. Ja nie jestem taki. Tymczasem ja siedzący, odpisujący komuś... Szymon. Bo to czasami tak odruchowo jest. Czasami to tak odruchowo się kończy, ale ja w ogóle bym nie miał wyrzutów sumienia. No jakby mi druga osoba ufała i bym przeczytał jakieś SMS-y, ten, no ten, ale sumie... jakbyś odkrył prawdę na przykład, że na przykład se pisze ktoś... No to chyba, że już tak wiecie w takich sytuacjach, że jest prawie pewne, że coś jest nie tak, no to tak trzeba sprawdzić to już dla własnego spokoju. Boże, ja jakbym był w związku, byłbym najbardziej toksyczną osobą w związku na świecie. Ja współczuję swojej przyszłej drugiej połówce. No co? Prawda czy nie? Prawda. I wygrała 5000, Justyna. Co to jest Michał? Michał to jest mój obecny partner. Ty, no ma kogoś. I zdarzyło mi się... Mówię, że nie ma księcia. Może powiem tak, uspokoić swoją ciekawość. Aha, bo obecny. Obecny. Się, jakby ten, ja myślę, że chodzi o ex, no to tak jakby bez znaczenia, bez wyrzutów, ale jeżeli ona się przyznała, że czyta SMS partnera aktualnego, no to ja trochę przypał. Czy ja wiem? Zaczynamy, słuchajcie, drugi etap. Czy w głębi serca uważasz, że twój brat nie osiągnie w życiu sukcesu, ponieważ jest leniuchem i nieukiem? No i to są takie pytania. I musisz tak powiedzieć przed całą Polską. Panie Zygmuncie, my mamy jeden samochodem wracać. Tak. No ja też bym powiedział tak. Ja kocham też, że nasza pralka teraz wiruje i zdałem sobie sprawę. Jeżeli wam to, jeżeli słuchacie jak pralka wiruje, to sorry. Prawda. Prawda. No. No ja też bym powiedział prawda. Ale wiesz, wyobraź sobie, że jest z tobą twój brat
siedzi Kacper na kanapie właśnie i... Czy uważasz, że twój brat jest głąbem? A ty... Tak. I potem przychodzi ten komputer. Ta odpowiedź to... prawda. I oni, wszyscy, wiesz, cała trójka gości z tobą wychodzi już na parking, ty dochodzisz do nich po 10 minutach, przychodzisz, a tam nie ma ani ich, ani auta i nie masz jak wrócić do domu. Ale mam pieniądze. No chyba, że w pierwszym etapie. No chyba, że. O Jezu. Masakra. Albo w później, nawet jak potem wygrasz, nie wiem, 125 tysięcy i potem raz skłamiesz, aha, to tracisz wszystko, nie masz gwarantowanych pieniędzy. Drugie pytanie. Czy masz żal, że w dzieciństwie twój brat otrzymał od rodziców więcej miłości niż ty? Very spicy. Very spicy na question. Ja bym powiedział tak. Nie jest łatwo. Bez problemu. Jestem osobą, która potrzebuje dużo atencji. Tak. To w sumie wina matki, a nie jej. Ta odpowiedź to... Boże, kto przyciągają. Prawda. No. Kto by się spodziewał? Więcej może była samodzielna. No, się po prostu mówi. Nie wiem, no mała mi się wydaje, że pipa była niewdzięczna i nie zasłużyła. Jesteś niewdzięczna, nieuczciwa. Czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy, że twoja matka wymagała od ciebie rzeczy, których ona sama nie potrafiła osiągnąć? To jest w moim... Jeśli moja mama ogląda ten film, w moim przypadku to jest totalna prawda. Moja mama chciała, żebym był dentystą. A moja mama jest, aha, sobie księgową, znaczy to i siedzi przed biurkiem. To takie no ten... Każdy by odpowiedział na to pytanie, prawda? Bo się tak wymaga od dziecka, żeby po prostu był, miało lepiej niż my. Wymaga, w sensie, że chciałoby się, żeby miało lepiej ja niż to my. Mam nadzieję, że ty będziesz mieć lepsze życie niż ja. Zawsze tak rodzice mówią. I co? I sprawdza się. Moja mama jak to ogląda, pewnie jest jak otysku. Nie. Już ci więcej kredek nie kupię. Mamie kupuję kredki nadal. A jaka taka powiedziała? Tak. To nie było pytanie z Spicy, moim zdaniem. Prawda, prawda, wiem. Prawda. Ale Cheekbones, ja jestem zakochany w Cheekbones. Dobra, słuchajcie, pomijamy te wypowiedzi, ponieważ są nudne. Czy kiedykolwiek usłyszałaś od mamy, że cię kocha? Nie. Matka. Matka ciśnie bekę. Matka. No i prawda, głupia pido. Prawda. Ej, I'm so sorry, ale... Mi moja mama też nigdy nie powiedziała, że mnie kocha. Wiecie co, bo to jest kwestia przyzwyczajenia w domu. No. I to też ten... Tak to jak, się wynosi z pokolenia na pokolenie, tak, nie? Tak, właśnie, to już jeżeli kilka pokoleń temu tak nie było, to trudno jest tak wprowadzić do domu takie mówienie codziennie komuś, że o, kocham cię. Albo, no wiecie, to jest kwestia przyzwyczajenia. Ale i wcale nie oznacza... Ale przytulanie, czy buziaczki w policzek, czy coś... U mnie nigdy czegoś wcale takiego nie, nie było. Wcale nie ten, to nie świadczy o braku miłości, tylko no? Po prostu o takim przyzwyczajeniu. No, ja swoją mamę bardzo kocham, ale nie przypominam no. Sobie, żebym powiedział jej kiedykolwiek kocham cię. No to, albo to... moja mama mi. No ona sobie... prędzej powiedziała DEBILU ZJEBANY! KURWA CO ODPIERDALASZ! CHUJU! Chlas, morda, jeb, pczółko. O, na przykład, no tak ci mama mówi, że cię kocha. No tak, moja mama tak... Ja to o niej odziedziczyłem. Ja swoją miłość okazuję po prostu w taki sposób. Zjebany debilu. Dobra, dalej. Brakowało ci tego? Brakowało ci... Słowa? Myślę, że tak. Jezu, ale takie... Tak. Brakowało mi słowa, kocham cię. Sama byś powiedziała. To sobie napisz na czole, albo nie wiem, na lustrze czy coś i se mów w głowie, albo na dyktafon sobie weź. Kocham cię i... ulga. Nie, moim zdaniem przesada. To jest no, takie... To już takie... Sama mogę powiedzieć mamie, że ją kocha. No! Chcę być kochany, czuć się kochanym. O, pierdu. Pierdu, ja posłucham. Niekoniecznie na łatwy wyrazić, przecież można powiedzieć puste słowa, a wyrazić, że się kogoś kocha, na przykład opiekując się kimś. Czy mimo, że jesteś dorosła, dalej boisz się swojej mamy? Tak! Ja tak. Ja bardzo się boję mojej mamy. Ja się boję dwóch osób na świecie. Mojej matki i Boga. No. To są dwie osoby, które ja się boję. Moja mama... Moja mama to jest taka... Jakbyście zobaczyli taką typical Latina mom. El Spiero Carrero! Ciach! Rap! Ja po niej odziedziczyłem temperament i mi się wydaje, że my w duszy mamy... moja rodzina gdzieś ma jakieś chyba hiszpańsko-meksykańskie korzenie. No Cruz, nie? Cruz to jest takie hiszpańskie nazwisko, prawda? U mnie w rodzinie wszyscy od strony mamy mają ogromny temperament. Ogromny. A w sumie od taty też. U mnie u rodziny jest bardzo temperament. Nie ma spokojnych ludzi. Ja mam właśnie bardziej charakter po mamie. Zresztą właśnie takie... Jaki spokojny, nie? Ja właśnie jestem moją mamą. Nawet fryzurę mają taką samą. Kiedyś tak. Ona płacze? Tak. A co to było? Zapytanie? Czy boisz się swojej mamy? Ta odpowiedź to...
Prawda. A jak się cieszy ta mama? Ta mama. Ja na przykład. Respekt. Dobra, słuchajcie, było przerwanie nagrywania i pytanie teraz jest do uczestniczki. Czy uważa się za lepszą mamę od swojej mamy? Tak, jedziemy. Co odpowie? No, szczerze. Ciężko powiedzieć, czy lepszą. No co tam w twojej głowie? Na pewno. Już odpowiadałaś na te pytania. Tak. Tak. Ej, ten podkład w tle, co ludzie tak... Mhm. O, to widzę, że... Tak. Słyszysz to teraz? Słyszałeś to? Nie wiem, czy to będzie słychać, ale dobra, nieważne. No prawda, no co? Prawda. Zdziruska jest, no... Bezczelna. Matce tak rzucać kłody pod nos. Czy uważasz, że twoja matka jest dobrym człowiekiem? Czemu cały czas matka? No dobra, w sumie ten mocne pytanie o mamę są. No ja uważam, że moja jest, ale trochę w niej jest kurcyna. Bo we mnie też jest. Jestem... Ominął pytanie! Boże, matka jest złą osobą. Krępujące dla mojej siostry. A ta matka... Może matka... A ta matka... Chwila! Stop! Odpowiedz! Boi się i to by odpowiedziała. Uważam, że moja mama też jest dobra, ale trzeba mieć w sobie trochę skurczyna. Syna. I my z mamą go mamy. Czy wyszłaś za mąż, aby uwolnić się od rodziców? Jezu, ja się czuję jak w XVIII wieku przez te pytania. Tak. Ona chyba też. Ona chyba też. O Jezu, rodzice ją sprzedali za dwie kozy. Jaka jest twoja... Tak. Czyli tak naprawdę wzięła sobie męża na siłę, żeby się wynieść od rodziców, a potem narzeka, że był zły. Mhm. Wow. No to tylko do nim, do siebie samej może mieć pretensje. Czy uważasz, że byłoby lepiej, gdyby twoi rodzice rozwiedli się, gdy byłaś dzieckiem? Ej, to pytanie nie do mnie, bo moi się rozwiedli. Nie, no moi nie. No moi rodzice się rozwiedli, jak byłem dzieckiem i w sumie na dobrze im to wyszło. I uważam, że zasługuje na dużo więcej niż miała, więc moja odpowiedź brzmi tak. A to co z ojcem, ciekawe? No właśnie. Nie pamiętam już. A ten... No, alimenty by były na piwo. Prawda jedyna. Prawda. Ej, ta grzywka, hit. Czy w głębi duszy czujesz, że jesteś z obecnym partnerem tylko dlatego, że boisz się samotności? Oh, that is very nie, nie potrafiłbym tak być. Przecież to wtedy tak... Ja też bym nie potrafił... Puste, coś... takie pusty związek. Bo ja też, mi się wydaje, że obydwoje to mam, że my potrafimy być tak sobie siedzieć w samotności. No. I po prostu my znamy wartość niezależności. No. Ona powiedziała, że tak, więc... Ona powiedziała, że tak. Już ona sobie zniszczyła życie za... ile? 120 tysięcy? 250. A, 250. Trochę upokorzenia w tym jest, moim zdaniem. No nie wiem, dziwnie by było być dalej z nią w związku z taką świadomością. I ten gościu to ogląda jest jak... A może to jest tak, że... Jak premiera w telewizji, ona... Kochanie, idziemy do kina! Kochanie, chodź, zrobiłam rosół. I dosypałem przy okazji proszku na sranie. Dobra, słuchajcie. Justyna podjęła decyzję, że bierze udział w trzecim etapie i gra w trzecim etapie. Tutaj będą pytania już, jak tamte były mocne, to czekajcie na te. Pytanie 16. Czy zdarza ci się udawać orgazm, by nie sprawić przykrości? Ja to pamiętam, kiedyś myślałem to oglądać chyba. Chyba każdej kobiecie się zdarzyło. Pytam u ciebie. Tata, srata, tata! Kobiety mają najgorzej, no bo mężczyźni nie mogą udać, a kobiety mogą. Prawda. Prawda. Ten mąż oglądają to co? Ciekawe kiedy. Jak rzutasz łaki. Hihi, ona wie o co chodzi, mamo. Hihihi, hi, hi. Beka. Czy zdarza ci się uprawiać seks z partnerem tylko po to, by od ciebie nie odszedł? Ej, to jest akurat smutne moim zdaniem. No. Tak. Nie jest taka niezależna. O, rakieta ląduje. To pralka jak co, kochani. No moim zdaniem to jest upokarzające. To było najbardziej upokarzające moim zdaniem pytanie. Czy chciałabyś, aby twoja mama poniosła karę za krzywdy, które ci wyrządziła? Ej, mi ojciec na przykład wyjął wszystkie zabawki z jajek niespodzianek. I ja uważam, że on powinien za to zapłacić. Że on powinien za to ponieść karę i konsekwencje. Tato, jeśli to oglądasz, ja nadal pamiętam. Ja miałem całe takie wielkie pudełko tych zabawek. Dlatego teraz kupujesz Kinder niespodzianki i każesz mi oddawać zabawki. I buduję z nich rakietę. Celował. Ojciec, łap! Boże, tyle skubidów. Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie.
No. To się tyle zastanawiała, taka zdecydowana. No ciekawe, coś mi tutaj śmierdzi. Prawda. Kocha mamę! Mamusia się w końcu uśmiechnęła. Wystarczy nam tych emocji. Justyna ma dosyć. Która dwa razy traci, więc chciałam serdecznie podziękować i zakończyć grę. Justyna wygrała 75 tysięcy. Co byś zrobił z takimi pieniędzmi? Wakacje? Może, nie wiem. Kostaryka? 70 tysięcy to nie jest jakoś tak, że można szaleć, no chyba, że sama ma dużo. Dobra, kochani, a więc jesteśmy po obejrzeniu... Akurat rakieta ląduje znowu. Akurat rakieta ląduje, ponieważ robimy pranie. Moment prawdy. Szymon, czy wziąłbyś udział w takim programie? Nie wiem szczerze, bo z jednej strony niektóre pytania mówią takie... Bez szoku. No to z Latynosem. No każdy by chyba chciał. Ja chyba nie. Ja, mimo tego, że ja jestem taki hop do przodu i w ogóle, no. Jakby były pytania o moją mamę, to bym się bał. No bo jednak... Bo ja jednak mam mroczne myśli. Każdy ma czasami jakieś dziwne myśli w głowie i lepiej zachować dla siebie albo dla najbliższych, nie wiem. A ja dużo takich mrocznych mam myśli. No ja bym, nie wiem, ale bardziej w stronę nie. Okej, kochani, dziękujemy wam serdecznie za obejrzenie tego YouTube wideo. Jeśli byście chcieli, żebyśmy obejrzeli może jeszcze jeden odcinek Momentu Prawdy albo jakieś inne TV show, to piszcie koniecznie w komentarzach. Może wyjdzie z tego jakaś miniseria, who knows. Zapraszamy was serdecznie do subskrybowania tego kanału oraz zostawienia łapkę w górę. I mojego kanału. Tam, dobra, dobra. I kanału Sueskiego. I kanał, kanał. Tutaj nasze Instagramy. Jeszcze raz zapraszamy was serdecznie, żebyście koniecznie nam tam zaobserwowali, ponieważ mam shadow bana. Wpadają mi obserwacje. Zaraz wybiję 100 tysięcy! Yes! Na koniec robimy ASMR. A, dobra. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że jesteście super, świetnie usatysfakcjonowani. Teraz, w tym momencie. Także widzimy się w sobotę o 12. Trzymajcie się.